Kolejny odcinek Urokiego Takiego Baby. Słuchajcie, ludziska, idziemy sobie dzisiaj do poziomu Śnieżne Świątynie i tutaj sobie zrobimy małą też przerwę, ponieważ będziemy się bawić w Box Bentleyem. Super minigierka. Moja ulubiona, szczerze, bardzo, bo też się przy niej trudziłem kiedyś, oczywiście z 30 parę minut. Mam nadzieję, że tutaj będzie taka tendencja, że w Spyro oryginalnym... Dobra, zaraz będzie gadanie. Witamy w śnieżnych świątyniach, Spyro. W imieniu lodowych wróżek przyjmij ode mnie specjalną moc na czas całego pobytu w naszym świecie. Zioniemy teraz lodem. Że w Spyro oryginalnym w trójce miałem coś takiego, że box mi trwał z pół godziny i tak dalej, po prostu nie mogłem tego przejść, a deskorolka z poprzedniego odcinka trwała dosłownie chwilę. Mam nadzieję, że tutaj będzie na odwrót. Box będzie zrobiony szybko, no a ta deskorolka to już jest za nami i tyle. I po prostu tyle. Dobra, ale poziom super wygląda. Jakiś niedźwiedź sprzedał nam laserowy system do obrony przed nosorogami, ale przez te płetwy nawet go nie włączę. Za to ty bez problemu się nim posłużysz. Po prostu wejdź do środka, a jak skończysz, wciśnij akcję, żeby wrócić. Okej. I tutaj będziemy się bawić o tym. Ej, kiedyś był lód, a nie taki głupi śnieg. O. Ale możemy teraz wrogów spalać i to bardzo fajne. Ale i tak możemy ich zamrozić i tyle. I ognisko? Nie rozwalimy go. No dobra. Zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy i tak będziemy właśnie to robić. Jeżeli box mi szybko pójdzie... O, możemy zamrażać, to jest fajne. Jeżeli box mi szybko pójdzie, to jeszcze szlak zrobimy, czyli speedwaya. Ha, będzie wtedy fajnie. W zamian za to, że w poprzednim odcinku no mało zrobiliśmy. Znaczy mało, czyli jeden poziom dosłownie. Ale kurczę. Poziom majestatycznie wygląda. Jest super. O ty cpanie! O ty... Czyż wbiegłem w ciebie? Halo. No. Oj, czasem się buguje. Im dalej w tym Spyro trójce, tym czuję, że bardziej się buguje. Fajnie. Dobrze, chyba nic nie pominąłem. Wydaje się, że nie. I kolejny laser, ale tutaj będzie pan Bałwan. I Bałwan nic tam takiego nie zrobi. Ops. Bałwan nic nam takiego nie zrobi, jednakże musimy go spalić. Niestety, przepraszam. Jeżeli ktoś lubi śnieg, bałwany i tak dalej, to przepraszam serdecznie. Tu nic nie ma, okej. Zajmijmy się nim. Eustachy i ja rywalizowaliśmy, kto ulepi najlepszego bałwana, gdy czarownica ożywiła je zaklęciem. Od tego czasu panoszą się po okolicy, budują mury ze śniegu i przysparzają kłopotów. Luz. Już będzie po problemie. Czy on będzie tak samo śmiesznie biegał? Będzie. Bo jeżeli go nie będę tykał, to on urośnie z powrotem. Rozwalone ty. Hihi. Dobra, tutaj z głowy wszystko, to możemy iść po nasz hajs. No, patrzcie, on mnie nie trafił. Według logiki gry. Czy według animacji nawet. O kurczę, Sparksa nie mam. Dobra, zaraz będę go miał. A ty gdzie? No i już nie mam Sparksa, fenomenalnie. Dzban. A po nim się wespniemy. 25 i dycha. Wow. To ładne skarby. Halo Sparks, ja cię potrzebuję. Naprawdę. O kurczę, jakie lagi się robią, jak te wszystkie efekty się pojawiają naraz. Takie poniżej 30 FPS-ów. Ja to czuję. O, jest Sparks z powrotem. Dobra, zbieraj mi. O, kolejny dzban. Już myślałem, że rzuci i znowu byłoby po Sparksie. I kolejny bałwan. Biedactwo. Haha. No i dobra. I zaraz będzie ten Bentley. Kolejna najgorsza minigra w historii, jaka może być. Według mnie. Tu jest ten Bentley, ale jeszcze tutaj w okolicy pozbierajmy wszystko. Ewentualnie tego Bentleya na sam koniec zostawmy. Tak sam koniec.
Wolę się jeszcze... Czy ty serio musisz tak wysoko? Bo wolę się nacieszyć jeszcze samym poziomem. Dwunastu zmarzlaków? Zmarzlaków chyba to powinno być. Okej, okay, nieważne. Nawet nazwy achievementów zgliczowane są, fuck yeah. Dobra, Sparks wszystko poprawnie zebrał. Okej, okay, otwórzmy sobie już tutaj przejście, żeby też było. Pyk. O! I od bankiera, minigra. Powiedz, Spyro, lubisz sport, prawda? Jak zapewne wiesz, w śnieżnych świątyniach narodziła się wspaniała dyscyplina kociego hokeja. Bilety na dzisiejszy mecz są już oczywiście wyprzedane, ale tak się składa, że mam wolny bilet, który możesz kupić za niewielką opłatą. Tak się składa. 800. Dalej, Spyro, zapowiada się ekscytujący mecz! Tak właściwie. Postawiłem drobną sumę na drużynę nosorogów. Miejmy tylko nadzieję, że miejscowym nic złego się nie przydarzy. Okej, okay, zróbmy już tą minigierkę. Ona jest dosyć prosta. W ogóle tutaj jeszcze 0 jajek zdobyłem, to jest ciekawe. Wyzwałem nosoroga na tradycyjny pojedynek w kocim hokeju, ale chyba skręciłem płetwę trenując. Nie zechciałbyś zająć mojego miejsca? Chcę. Świetnie, jak zamrozisz kota i wepchniesz do mojej bramki, zdobędziesz punkt. O to tutaj chodzi. 5 kotów muszę, czemu ja w niego wlazłem? Dobra, koty będą z tego pojemnika wychodziły. Więc ja sobie... jednego... No kurde, ale nie do jego bramki. Okej, okay, od razu dwa może wejdą. Czy wejdą dwa? Ta, lol. No to ładnie. A tym się zajmę. No halo, halo, kotek. Czemu już jest 2-2? Dobra, jest 3. Tu jest jeden taki. Halo, 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 halo. Chodźcie wy, 2. No. No, kurde, kocie. Jeszcze jeden, błagam, szybko. Szybko, no nie w tamtym kierunku, nie w tamtym, nie w tamtym. Finito. Fiu. Brawo. Myślę, że zasługujesz na to, by zatrzymać puchar mistrza. Czyli jajko. Bach. Siemka. I nie ma chyba drugiej rundy. Dałeś temu... Tak, 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 tak. Nie ma drugiej rundy, całe szczęście. Więc możemy sobie na spokojnie wyjść. Spieszmy jeszcze to i to wszystko. Dzięki za pomoc, Spyro. Weź, to dla ciebie. Nosorogi próbowały usmażyć to laserem, ale zatrzymałeś je w samą porę. Yeah. Janka. Cześć, Janka. Mi się wydawało, że już była Janka jedna. Okej, okay, drzwi się otwierają. No i mamy dookoła po prostu poziom. Ten sobie idzie do domu na luzie, a my jeszcze sobie przejdźmy o tędy. Dwa jajka zdobędziemy w boksie pana Bentleya. Kurde, no niestety. No. Dzbaństwo to jest, no ja w niego wbiegam i nic. Dziwne to jest. Dziwna ta gra jest czasem. O, oczywiście nie mam Sparksa już. Fenomenalnie. To muszę w taki głupi sposób zbierać. I żebym tylko nie spadł. Kurczę, spadłem. To jak ja powinienem pójść? Już sam szczerze nie pamiętam. Jak ja powinienem podskoczyć? Tu. Czy serio nie mam Sparksa? Czy... Dobra, ta gra mnie już powoli nie, że denerwuje, ale widać, że jest bardzo, bardzo niedorobiona. Ocencie w komentarzach to. Ale no, coraz mniej jakby fanu czuję przez te błędy. No tak nie powinno być. Jak ja powinienem był skoczyć? Dobra, już chyba wiem. Tędy. Tędy. Tu żadnych diaksów nie ma. Ale jest jajo. Jasper, Boże, jak ja stoję krzywo. Cześć, Jasper. Czy ja spadnę zaraz?
Dobra, jednak nie. Teraz tak tutaj. Mhm. Po drugiej stronie nie ma. I tu na spokojnie. I teraz najtrudniejszy skok za mną. Okej. Problem jest tylko jeden. Będę musiał dwa razy się jeszcze wspinać, tak. Chociaż nie. Chociaż nie. Poczekajcie. Czy tutaj na tej górce były jakieś diaksy? Nie wydaje mi się. Dobra. Chyba to będę mógł za jednym razem. Okej, okej, okej. Teraz tu. Tak, będę mógł to za jednym razem. Fiu. Całe kurcze szczęście. I czy ja będę miał za niedługo wszystkie diaksy? Taką mam nadzieję. Oby się to przydało. I skrzyneczka. Pum. Jeszcze mi brakuje. A no tak, tutaj. Ale tu chyba nie wszystkie będą. No pewnie, że nie wszystkie. To gdzie ja pominąłem? Dychę jedną. Oj, gdzieś mi Sparks indziej pokazuje. Cyril. Cecyl. Znaczy się, Boże, Cecyl. Kolejny począwszy grubas. Ach, gardzę. Gdzieś tam, ta? Od razu sobie zjem tego. Brzdąca. Sparks, okej, jesz. Tu jest piątka? Gdzieś tutaj, dobra. Całe szczęście. Nie wiadomo, dobra, jest okej. Diaksy wszystkie, czyli tylko Bentley został. Czyli w sumie w 12 minut się ładnie wyrobiliśmy. Pytanie tylko, jak szybko mi pójdzie w box. A, no Spyro oczywiście nie potrafi, Sparks nie potrafi tak na odległość jeść. Błąd, naprawcie to. Znaczy później to jak sobie naprawić, jak ja przejdę całą grę, to już mi tam wisi. Ale... ale masakra. Dobra, Bentley. Ach, Spyro. Właśnie dostałem wieści od mojego braciszka. Wygląda na to, że ma problemy z jakimś Yeti. Ten głupi Yeti zabrał moją piłkę. Powiedziałem, żeby ją oddał, bo zwoisz mu ten parszywy tyłek, ale nie posłuchał. No i czemu nagle on w rękawicach jest? Wiedziałem! Pokaż mu, że z nami nie można zadzierać. Pamiętaj o blokowaniu wysokich ciosów i uderzaj nisko, gdy Yeti próbuje blokować. Klawiszologia. Cios w tułów. Piorunujący cios. Blokować wysoko. Bentley automatycznie... Dobra. O Jezu Chryste. Jesus, dwie walki. O Jezu. Nie znoszę tego, bo to taka nawalanka byle jaka. Tu nie ma do tego taktyki. No patrzcie, no patrzcie, jak blokuje idealnie moje ciosy. Chociaż ja go biję ładnie, ale w drugiej rundzie to będzie gorsze. No patrzcie, jak idealnie blokuje. Jeszcze jakiś mały cios. Dobra, po nim. O Jezu, pierwsze jajko. Pierwsza walka za nami. Ale żeś mu pokazał. Hej, zaraz, to nie jest moja piłka. To jest jajko, Alek. Okej, teraz coś, co... Powinieneś wrócić i jeszcze raz skopać mu tyłek. Niech odda wreszcie moją piłkę. Teraz coś, co będzie gorsze. Tym razem mecz będzie się składał z trzech rund. A jak wygrasz, nie pozwól, żeby ci wcisnął jakieś głupie jajo. Oj, teraz będzie gorzej. No i on to blokuje wszystko praktycznie. On wie, kiedy mnie tak atakować. Jesus. Dobra, szybkie ciosy. No kurczę, nie zakrywaj się. O. No.
Na przemian będę bił. Jest dobrze. Okej, jest prawie końcówka. Błagam, niech to się uda. Tak, dwie rundy. Trochę z życia odzyskał. Ja też, całe szczęście. Na przemian. Góra, dół. Okej. To jest dobra taktyka. Oj, to jest bardzo dobra taktyka. No ale chcę cię wykończyć, stary. Dwa ciosy. Ostatni cios. Jest. No. Jest, w końcu. Boże, nie musiałem się rage'ować przy tym. To nie jest moja piłka. To tylko kolejne głupie jajo. Dla ciebie kolejne głupie. Zrobiliśmy poziom 16 minut, ładnie. Okej. Możemy wyjść stąd, przewodnik. Idziemy do Wieczornego Jeziora. Zrobiliśmy cały poziom na stówkę. Juhu! To co nam zostało? Zrobimy sobie chyba Speedwaya. Tak myślę o Speedwayu. Bo zwykły poziom to... Dwa zwykłe poziomy zostawimy na przyszły odcinek. Fire Forks Factory, Fabrykę Fajerwerek zostawimy na pewno na przyszły. I taki wróżkowy poziom też na przyszły odcinek, bo tam nie będzie aż tyle rzeczy do zabawy, ale to już będą takie w miarę fajne poziomy do spędzenia czasu, więc Speedway, miejmy to z głowy, ciąg dalszy przygody. I płyńmy. A no tak, cutscenka. O nie. Cóż, o super, właśnie w tym miejscu. Akurat kiedy tu stałem, odpaliła się cutscenka z panem łowcą Hunterem. Fajnie. O nie, ale my nie zrobimy całego Speedwaya chyba. To Fire Forks Factory zróbmy. W takim razie. Speedwaya nie zrobimy całego. Fuck, bo tam Hunter będzie, a Huntera nie ma. O. Słabiutko. To musimy zrobić fabrykę fajerwerków. Masakra. Kurczę. Ale zróbmy to też, miejmy z głowy. Całości nie zrobimy, bo musimy mieć czwartą postać. Czyli tą mapkę Agenta 7, coś takiego, nie pamiętam, jak on się w pełni nazywa. Kurczę, to jest akurat taka nazwa, której nie pamiętam. Ale okej, to będą te dzieciaki z dwójki. Jezu, te dzieciaki nieletnie, aaa, ile mam jajek? 94. Boże, patrzcie. O, hej, fajnie znów cię widzieć, Spyro. Niedobła czarownica układła tajne projekty profesora, a ja teraz muszę je odnaleźć. Handel miał się tu ze mną spotkać, ale gdzieś przepadł. Pomożesz mi? Tak, pomogę ci. Nagle umiesz wszystko. O kurczę, fabryka fajerwerków w Spyro 3. Jak to fajnie wygląda. Jeszcze z tą muzyką. Okej, za ninja nie dostajemy diamentów, ponieważ oni się spawnują. Oni mają taki swój własny spawner, więc no niestety. No właśnie, więc możemy sobie ich bić, a nic się takiego nie stanie. W takich pudełek się pojawia, o tam, pudełko ninja po prostu i tyle. Ale nie wszystkie. Ops. Nie wszystkie ninja, chociaż te tak, kurczę. Wy się z powrotem pojawicie. Tak, mnie mam. A, dobra. Okej. Zatrzymam to sobie w gębie. Najpierw pójdę po tamto jajko. Jabłko, tak. Bo może do skrzynki mi się to przyda. Klusek. Jakie imię słodkie. Klusek. O. Bo nie jestem pewien, ale może być jakaś właśnie skrzynka, którą rozwalę tą rakietą. Ale na pewno jedno jest wiadome. To mi się przyda. Spanie. A nie, jest jednak skrzynka, okej. Miałem rację. Jakie efekty. Do takich dużych wrogów, ale chyba ich muszę podpalać z tyłu jedynie. Ładziadziaja. Pyk. Tu wsisko, o, trzy dzbany. I tu w środku jeszcze pewnie ninja będą się pojawiać w takich miejscach. To jest najgorsze. Okej, o właśnie.
te dzbany. Trzeba im ich podpalać. A to znowu po co jest? To ja szczerze nie wiem. Okej, okay, kolejni się pojawili, których jeszcze tak naprawdę nie rozwaliłem, to ja nie wiem, czy ja tu widzę mrówkę, czy diament jeden. No oczywiście, że diament, bo jakże inaczej. Okej, okay, oni mi nic nie zrobili. Piątak, myślę, że to już wyczyszczone. Minigry do... O Jezu! A ty skąd się pojawiłeś? Minigry dopiero później się pojawią. No i wybuch od razu. Fajny efekt. O, ale ładnie rozwaliłem ich. Aha. O. Dobra, wy już z pudełka się nie pojawiacie akurat. Całe szczęście. No i ta Greta. Dobra, pomóż mi. Wygląda na to, że trzeba użyć tego działa, trzeba żeby się tam dostać. Po prostu na nie wejdź. W moim przypadku wystarczy uwolnić umysł. Tak, czyli tobie po prostu o tak skoczyć. Wow. Jak oni przerobili te dzieciaki z dwójki i z trójki, to jest masakra. A ja po prostu... Bum! I tyle. Czy tutaj na dole czegoś nie ma przypadkiem? Nie, dobra, to tylko świetlik. Ale mi się wydaje, że... No właśnie, dookoła jeszcze. A tu jest ten boks. I za to są diamenty. Dobra, będę pamiętał w miarę. Po tej stronie nic. Dobra, ninja, chodźcie. No. O, Jesus. Ta kamera jest najgorsza. O, tu jeszcze. No. Kurde. Muszę się od niego odsunąć. Jeszcze go zaraz spróbuję zaatakować ponownie. Pyk. Cwaniak wie. Będzie się odwracał, dobra. To jeszcze raz rakietka. I jeszcze raz będę musiał po nią wracać, bo skrzyneczka. Albo i nie. O, fajnie, też oberwałem. Ale dobra, jeszcze mam Sparksa. W sumie na logikę, po co ja to robiłem? Dobra, no nieważne. Skrzynka. Czy hajs spadnie na dół? Chyba nie. Okej, tu jest jedna z mini... Gierek, dobra, on mnie nie trafił, cudem. Tu będzie jedna z mini gierek, ale zwykłych, całe szczęście. Ale do niej na końcu chyba pójdziemy w sumie. I po tej stronie jeszcze jest pudło tych downów. Na początek my pójdziemy... O, wpyta, źle zrobiłem, bo będę teraz cały... O Jezu, będę cały gonił od zera. Mogłem najpierw odblokować sobie. Czyli ją do domu zaprowadzić, portal do domu i w ogóle. Andel. Żeby pokonać te ogniste smoki, musisz połączyć supermoce. Dzięki temu wykorzystasz jednocześnie turbo lot i turbo ogień. Turbo wszystko jest. Okej, okay, musimy ognie tych smoków rozwalać, ale jeżeli nie będziemy ich wystarczająco atakować, to będą się odradzać. No halo. Jakimś jednym smokiem muszę się na początku zainteresować. O, wpytę. Czy ja naprawdę nie trafiam? Czemu oni są tacy zwrotni? Czemu są oni tacy zwrotni? Kurczę, kurde! Ja zaraz jadę. Czemu ja nie trafiam w nich? Typek będzie się odradzał. Dobra, dobra. Głupawki dostał. No traf, traf, Spyro. Ostatni kawałek, dobra, gitarka. Ach. Okej, okay, trochę oberwał.
Kurczę, w dół poleciał. Niedobrze. Co ty próbowałeś zrobić, typie? No. I sobie trochę ogona odrodzisz teraz. Bo cię nie będę trafiał. Ale patrzcie, ja w niego idealnie po prostu trafię, jestem przed nim i mi nie zalicza. To mnie trochę denerwuje. No Jezu, no i patrzcie na to. Dobra, 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 o końcówka. No gdzie mi uciekasz, w cymbale? Boże, ostatnie, główka tylko. Jeszcze ja... Nie mam fanów w tej grze. Gdzieś zamknij pysk. Zatraciłem gdzieś fan w tej grze z tego powodu, że gra się buguje. No jak ja go nie trafię? Jak ta produkcja... Już, zaraz umrę. Jak ta produkcja nie uznaje, że ja w nich nie trafię? Jak? No ja tak ze smutkiem trochę pytam, bo mi się nie podoba fakt, że w taki sposób ta gra została stworzona. Ta część akurat. Czemu? Po prostu ja mam pytanie, czemu? Ja chciałem tej grze perfekcyjną notkę dać za to, że naprawdę się przyjemnie gra. Ale no musicie słuchać mojego narzekania, bo już nie jest taka perfekcyjna. Rozumiem, nie trafię czy coś, ale to sterowanie nie jest aż takie przyjemne. On mnie znikąd po prostu trafił. Sparks cudem zjadł tego motyla. Oni sobie odradzają życia teraz. Czy ty poleciałeś w dół? Tak, poleciałeś. No i znikąd on się tak odwrócił w moją stronę. Już myślałem, że po prostu mnie trafi kulą jego. No i to mi się nie podoba. Ze smutkiem to mówię. Oni przelatują w ogóle przez siebie. Jakieś dziwne... akrobacje robią, których w Spyro tamtym nie było. No spójrzcie tylko. To jest naprawdę trudne, no i jak mam ze zwrotnością go załatwić? No i trafił mnie, po prostu. A ja muszę znowu świetlik jeść. I gdzie oni teraz są? Tu jest. No ale sobie poleciał. No fun. Jeżeli... No nie, no, no ja nie wiem co powiedzieć. No nie podoba mi się to. To nie jest trudne, to jest po prostu popsute trochę. Albo nie związane z oryginałem. Oni sobie latają, okej, ale czasem to się jakoś tak buguje, że oni nagle skręcają mocno w lewo, mocno w prawo. No i nie da rady go zabić. Aż naprawdę chciałbym mieć to z głowy. Bo patrzcie, jak takiego cymbała trafić. Dobra, jeden się udał. Od razu poleciał w dół. Okej, na razie mi nie wyrządził takich szkód, jak myślę. Ale będzie zaraz trudno trafialny. Dobra. Świetlik, na spokojnie. No i o co z tym chodzi? Ktoś mi wyjaśni cel tego, że ja się tak obijam. To nie jest dobrze zrobione, no po prostu.
No i znowu. No fun. Gdzie on jest tutaj? No ale ja nie jestem tak skrętny jak on. Gro. Jak oni to programują? Czemu oni mają 4 miesiące na stworzenie gry praktycznie od podstaw i dają jakiejś innej firmie, Indianom zrobić, ludziom z Indii dać zrobić grę, bo wiedzą, że nie zdążą. A ja się boję, jakby ta gra wyglądała we wrześniu, serio. W takim razie. Super, ten se odzyska znowu żyćka. No i ja go nie trafię, no ja będę się... O Jezu, tak bawił. Bo on będzie leciał w te miejsca, żeby sobie regenerować życia. A on samą główką już jest, tak właściwie. Ja go nie trafię. Ja nie wiem, gdzie on jest. I jeszcze ten motion blur przesadzony, to jest dla mnie też coś niezrozumiałego. No już odzyskał 2 zdrówka. O, super. Ludzie, nie. To jest przesadzone. To jest za trudne. To po pierwsze. No i on będzie sobie tak latał, żebym ja za nim nie latał, bo ja nie powinienem tam wlatywać. Błagam, ostatni strzał. Ostatni strzał to jest. Nie zawiedź mnie, gro, aż tak. No, poleci. O, jeszcze chciał strzelić, super. Już sobie odzyskuję życie. No o co z tym chodzi, do cholery jasnej? No już odzyskał prawie ćwierć zdrowia. Ja go nie widzę. Patrzcie, ile on tego już odzyskał. To jest do cholery jasnej no fun. Nie widzę przyjemności z grania teraz. Ja go nie trafiam wciąż. Wyłowiłem to z płynnej lawy. Nie. No nie podoba mi się to. No i tyle. No Spyro 3 najgorsze ze wszystkich, jak wychodzi na to. Pierwsze Spyro najlepsze, ale z każdym kolejnym najgorzej. I no tak zawsze będzie, jeżeli by wszystkie firmy będą dostawały o wiele mniej czasu na zrobienie gry. Prawda? Jeżeli gracze będą na to pozwalać. A teraz przepraszam bardzo, jak powinienem na górę? O, tutaj. Fajnie, Spyro i w ogóle, i szybko wyjdzie, ale... Czy naprawdę wy, gracze, nie wolicie, żeby trochę dłużej poczekać na grę, ale mieć naprawdę dopracowaną? No bo to jest żart dla mnie, no. To jest smutne trochę. To, co się dzieje czasem w tej grze. Spyro 3 głównie, bo Spyro 1 to pewnie ogłosili już mieli na finiszu, ale resztę czasu, którą chcieli poświęcić, no nie, no to dali innej firmie zupełnie, żeby ta firma, czyli nie wiem nawet czy to jest firma, to są po prostu indyjscy ludzie. Gdzie to jest? Żeby oni dokończyli produkcję, no i tyle. I to boli. Dobra, jeszcze tam. I już pewnie do wyjścia. Jak mnie mam. Nie wiem, ten trzeci świat w tym Spyro to jest jakaś tragedia obecnie. Nie wiem. No, już oczywiście z powrotem to pudełko się pojawiło. No i ładnie. A jeszcze przede mną jedna minigra. Jesus Christ, ja już chcę mieć tę grę ze sobą. Znaczy, tak szczerze mówiąc, żeby już móc to wszystko podsumować od zera do końca. Jak mi się w to grało w
każdą kolejną część. Coraz gorzej. A jeszcze tutaj nic nie zrobiliśmy. No tak. 318 dopiero diamentów. What? Dobra, dobra, ja to załatwię. Nawet ze mną nie gadaj. Wygląda na to, że całownica wykorzystała płoją, całownica, by budować własną rakietę. Musimy ją zniszczyć. Za mną! Dobra. Dobra, co ona odwala? Ja tego nie rozumiem. Pyk, pyk, pyk. No bo nikt dziecka nie pobije, szczególnie dziewczynki, prawda? No to jest prawda. Ojejku. No i właśnie to jest ten agent, do którego no niestety nie pójdziemy. A szkoda. I łakieta się zepchuła. Ła, 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 ła. I przy okazji jajko to otworzyło. Hej, zobacz, co to było w łakiecie. Chyba próbowali wysłać to na orbitę. Grady. Witaj. Jak spotkasz Handela, powiedz, że jestem w Wieconym Handela. Jeziorze i pomagam profesorowi z rakietą. Handela. A czy tam teraz jajka nie będzie obok? To mnie ciekawi. No kurczę, coś podejrzewam, że przy tej rakiecie będzie jajo. A nie, wzięte jest już, okej. Okay. To luz. Dobra, no to co nam zostało? To już tylko ta jedna minigierka. Ops. I znowu handel. Wydaje mi się, że masz za sobą jajo, ale jest za daleko. Aby się do niego dostać, musisz przejść naokoło i pokonać nosorogi. Dobra, zrobię to. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Właśnie całe życie straciłem. Ta gra mnie zadziwia. Nie wiem. Mało zostało już, naprawdę. Ale jak... Tak, wydaje ci się. O super, podczas cutscenki sobie skoczył... Dobra, pytanie, o co chodzi, szumo oni od razu wybuchają? Bo ja nie wiem. Jak mam ich załatwić? Po prostu... Ja nie wiem, jak to jest, że ludzie potrafią zrobić gry, które na początku jarają, ale już później tak nie za bardzo. Bo to jest takie na odwal się to Spyro 3. Spyro Year of the Dragon. No nie, nawet jako ja wielki fan, no nie mogę bronić tej gry za bardzo. Tej części, o to mi chodzi, tej części. Oprócz graficznie, ale z bugami. Dobra. I dziękujemy panu. Pyk. Od razu wrócę do tamtego typa. Tu, 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 tu. Ty się nie ruszaj. Okej, okay, dobra. Zrobiłem to w ten sposób. Grr. Dobra, świetlik jest. W razie czego sobie to jeszcze wezmę. Tą rakietkę jedną. Czy oni mi nie zaskoczą nagle z góry? Fajnie, sam siebie jeszcze przywaliłem. Pyk. A tutaj nic. Chyba, że ninja. No pewnie. Pyk. No jeszcze u agenta tego 7, czy jak mu tam będzie sporo rzeczy. O, trafiłem mi typka idealnie, wow. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Okej, okay, zobrazujmy, dobra. Tu jest i tu jest. I tu jest jeszcze rakieta. Czy ta rakieta stoi trochę w powietrzu? Nie, już myślałem. Sparks, zjedz. Zjesz? Zjesz. Widzę was, wy tam grubasy głupie. Pyk. Ale te ninja są akurat takie głupie, bo po prostu możemy je tak zabić, no nie? Ale to takie jest przyjemne. 414. Wydaje mi się, że jest sporo diaksów. I to już chyba wszystkie.
Sam. No hejka. I to jest na razie wszystko, co możemy w tym poziomie zrobić. Tak, dwa jajka to już tylko i wyłącznie u tego agenta. Jak pamiętam dobrze. Okej, ludziska. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj, na dół. Tu chyba diaksy jakieś będą. Ciekawe, czy działa ten sam bug, że mogę sobie tak wejść. Ale nie będę sprawdzał. A ten to co? Kurczę, pewnie nie będzie działał. Dobra. Słuchajcie, ludziska, to byłoby już powoli na tyle. Już kończymy odcinek. Kurczę, 41 minut trwał. No pięknie, normalnie. Najdłuższy odcinek w całej chyba serii. Nie podobał mi się ten odcinek, szczerze powiedziawszy, bo walka box, no dobra, była łatwiejsza, przyznam, ale te niszczenie smoków, te bugi, to sterowanie to była tragedia. Kolejna plansza, która mi się przez to nie podoba i kolejny minus dla Spyro 3, niestety. Jak wy sądzicie o tym wszystkim? Piszcie w komentarzach, a ja się powoli żegnam, więc to by było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Albo jeszcze i nie. Witaj. Pomyślałam, że możesz być głodny. Dzięki. Masz tam może chipsy? Przykro mi, że tak wyszło, ale ostrzegałam cię. Musiałem pomóc Spyro uratować jaja. Nic nie rozumiesz. Jeśli smoki nie zamieszkają znów w tym świecie, cała jego magia przepadnie. O nie. To smoki tu mieszkały? Tak, to była ich ojczyzna. Ale dawno, dawno temu czarownica wygnała je na drugi koniec świata. Nie wiedziała, że to one są źródłem całej naszej magii. Może zdołam je przekonać, żeby wróciły, jeśli mnie wypuścisz. Nie mogę. Przykro mi. Przynajmniej masz jabłko. Dobra, ludziska, to byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie zabierzemy się za jeden zwykły poziom i speedway najpewniej, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej, hej!